Dzień dobry, Piotr Piniecki. Od 10 lat pracuję w Teatrze Wybrzeże. Zajmuję się przede wszystkim światłem, czasami dźwiękiem, czasami wideo. Wystąpił problem z nagłośnieniem i światłem. Zdarza się to bardzo rzadko. Na szczęście staramy się, żeby nigdy widzowie nie zorientowali się, że jakiś problem w ogóle miał miejsce. Jeżeli jest taki problem, to często z winy komputerów, które są zawodne i trzeba je restartować. Jeden z kolegów opowiadał, że w czasie spektaklu, to był komputer od dźwięku, pięciokrotnie się komputer wysypał i trzeba było go restartować. Poważniejsze problemy, to najpoważniejsze problemy, jakie mogą nas spotkać, to znam takie dwa przypadki, to była totalna awaria prądu, niespowodowana oczywiście winą teatru. Jedno miało miejsce 40 lat temu, widzowie już byli na widowni, spektakl trzeba było rozpocząć i zabrakło wtedy prądu. Dyrektor podjął decyzję o użyciu świeczek, pozbierano wszystkie możliwe świeczki w teatrze i rozstawiono je wzdłuż widowni i przez 20 minut tak oświetlano spektakl. Kilka lat temu też była awaria prądu w czasie festiwalu Wybrzeże Sztuki. Wtedy użyto latarek, najróżniejszych latarek, jakie były w teatrze. Jeden z kolegów nawet dał swoją latarkę rowerową, żeby spektakl mógł się odbyć. Punktów oświetleniowych na każdej scenie jest dość sporo. Wszystko to jest indywidualna sprawa scenografa, jak użyje reflektorów, ale podstawowym świeceniem od frontu aktora przez filtrowanie tego światła i dobranie rozproszenia używa się reflektorów kontrowych, znajdujących się z tyłu za aktorami. One rzucają poświatę często w innym kolorze niż światło frontowe, tworząc taki wymiar, przestrzeń postaci. Jeśli chodzi o dym na dole, to używamy maszyny do tak zwanego ciężkiego dymu. To jest dym, który jest wychładzany przed wylotem na zewnątrz i wtedy on jako jest ciężki, po prostu jak powietrze i snuje się po scenie. Są jeszcze maszyny z dymem tak zwanym lekkim, hejzery, gdzie dym jest po prostu rozproszony po całej scenie, żeby ładnie odkładało się światło. I podstawowe maszyny do dymu to często dymy efektowe, które po prostu dymią w określonych, wyznaczonych sytuacjach. Ciężko jest to określić, każda scena ma inny sprzęt nagłośnieniowy i każdy spektakl tak naprawdę wymaga innego typu nagłośnienia i innej mocy zastosowanej. Są spektakle, na których jest bardzo głośno i tej mocy jest bardzo dużo, to jest w tysiącach wat. A są spektakle, które odbywają się przy dwóch małych głośnikach i wszystko się zgadza. Powiem tylko dla zobrazowania, że na przykład na scenie kameralnej w Sopocie są dwa głośniki basowe, z których każdy ma moc 8000 W. Więc w sumie w Sopocie jest 16000 moc samego basu. DMX jest to standard komunikacji urządzeń oświetleniowych. Nasze komputery, którymi sterujemy oświetleniem, wypuszczają po prostu taki sygnał i reflektory zwykłe, reflektory inteligentne i maszyny do dymu, jak i inne urządzenia odbierają ten sygnał i przez to możemy sterować wszelkimi urządzeniami oświetleniowymi w teatrze. Najmniejsze reflektory mają moc około 650 W. Więc to jest dość sporo na warunki domowe. Największy reflektor ma moc 5000 W. To jednostkowo nic nie znaczy, ale na każdej scenie jest około 100 punktów oświetleniowych. Powiedzmy, że średnia moc 1000 W, więc jak ktoś sobie to przymnoży i czasami wszystkie reflektory są faktycznie używane, to powoduje to ogromną temperaturę na suficie technicznym. Jeżeli jest taka sytuacja, że dźwięk, światło i projekcja mają wchodzić równocześnie co do milisekundy, łączymy wtedy nasze urządzenia standardem MIDI. Odsyłam do źródeł. Wtedy urządzenia ze sobą się komunikują i sygnały są wysyłane automatycznie, czyli na przykład na jeden impuls realizatora dźwięku uruchamiany jest dźwięk, światło i projekcja. Wtedy wszystko wchodzi po prostu z dokładnością do milisekundy. To eliminuje błąd ludzki.